O, kochani, z tej strony J Extreme, a to jest nowy horrorek na tym kanale. Passing Pineview Forest. Jest to horror dotyczący, w którym po prostu chodzimy po ciemnym lesie i nie możemy dać się złapać potworom. Właściwie potworowi. No ale na nogę. Niestety to jest wersja chyba 1.1 z tego co dobrze pamiętam. Tutaj jest bardzo długie ładowanie. No niestety. O, coś się chyba dzieje. Tak. O, proszę bardzo. O, to jest ten Pine View. Z tego... Latarka jest oczywiście na F. Na F. Las jak las, tak. Ale możemy sobie na razie wyłączyć latarkę. Sprintować da się, chociaż nie za szybko. Oczywiście latarka jest w ziemię najczęściej, więc na razie ją sobie wyłączymy. Oczywiście możemy ją podnieść, ale to jest bez celu, chyba że w krzoki chcemy wejść. Okej, okay. Przeszliśmy stamtąd, przeszliśmy jakieś 50-100 metrów i na razie nic się nie wydarzyło, co jest dziwne. To jest horror typu... to jest typ gry horror survival. Tutaj od razu powinno nam coś wyskoczyć. Szczególnie, że to jest krótki dosyć horror. No ale trudno. Ponieważ to jest bardzo ostre, bardzo czuła ma myszkę, więc tutaj będzie trudno się nie zgubić. A dzisiaj postaram się nie zgubić. W ogóle to jest... Też to chyba widzicie. Co to było? Ja cię dopadnę, suko. Ja cię dopadnę. Właśnie, co tam jest? Tam nic nie ma. To nie był najlepszy pomysł. Dobra, wracając do tematu. To drzewo jest dosyć... jest inne niż wszystkie. Trzeba sobie wyłączyć latarkę. Tutaj mi się nie podoba. Jest za ciemno. Ale może jakoś się uda to zrobić. Wystraszenie się sowy, serio. Przecież idę w dobrą stronę. Tutaj na szczęście nie ma. Przynajmniej w opisie tak było. Tutaj nie ma takiego czegoś, jak jest na przykład w Outlaście, że musimy zbierać bateryjki. Znowu ta cholerna sowa. I dziwne dźwięki. Nie ma tak jak w Outlaście, wracając do tematu, że musimy zbierać bateryjki, które są na wagę złota. Tutaj możemy po prostu świecić latarką. Krzok się zaświecił. Czy to tylko ja? To ja. Cześć. Szczęście. Co to było? Znaczy mam pewne podejrzenie. Podejrzenia, gdyby to nie był survival, to bym miał podejrzenia, że to po prostu jakiś luk. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, dobra. Idziemy w lewo. (Śmiech)
Nie chcę wiedzieć, co tam się znajduje. Ale chyba fabuła tego wymaga, abyśmy tam weszli. To wchodzimy. Coś piszczy. Co tutaj piszczy? Co tutaj piszczy? Mam złe doświadczenie ze schodami, więc. Tutaj zaraz nam coś pewnie wyjdzie, jakiś duch. O, kąt. Chowamy się w kącie. W kącie jest zawsze bezpiecznie. Ale ta gra się buguje, po prostu się te krzoki, liście, które wchodzą, dobra. Nic nie zaatakowało. Troszkę stało to wcześniej. Co to było? Dobra, zaczynam się bać. Tutaj widzimy, że ktoś miał katar. Dobra, boję się. Dobra, nie wchodzimy na górę. Nie ma takiej opcji. Tutaj coś się cholera jasna rusza. Dobra, biegniemy. Tutaj domek dla ptaków, tak. Do tego domu nie wchodzimy. Nie ma po co chyba. Można wyłączyć latarkę. W sumie nawet bez latarki lepiej widzimy. Nie wiem dlaczego. Go, co to cholera jasna było? Dobra, wyłączamy latarkę. Bo tutaj podejrzewam, że im mniej latarki będziemy używać, im ciszej będziemy chodzić, tym nas może nie złapać. Takie jest przynajmniej założenie tej gry. Mam nadzieję, że trafne. Nie biegajmy. Co to? Ej. Prawo, lewo, lewo. Ja cię widzę. Ja cię widzę. Wiem, że tu jesteś. Dobra, ta muzyka mnie doprowadza do szału. Muzyka mnie doprowadza do szału. Zgaduję, że coś na nas zaraz wyskoczy. Kościół. Nie da się wejść. Na szczęście. Jak na mnie wchodziłem. Nie chciałem wchodzić. Zgaduję, że to nas zaraz złapie. Bądźmy cicho. Może tak jak. O, witam pana. W sumie to jest chyba Bóg lasu. No, więc tak. Na tym się chyba kończy gra. Tam oglądałem jeszcze innych youtuberów. Nie chcę mówić jakich. Tam się dochodzi jeszcze do takiej. Do takiego czegoś. Bramy. I tam clown. Siedzi na tej bramie i to jest właściwie koniec gry. No to dzięki, jeśli wam się podobało, zostawcie pod filmem lajka i oczywiście dajcie mi suba, bo jak wiecie, sub zawsze ważny. Tak, do widzenia, dziękuję.